Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Neonek i słuchajcie, dzisiaj będziemy śledzić jedną z osób w naszej wiosce, ponieważ jeszcze tak dobrze go nie znam, a mianowicie śpiącego i nie wiem, jakie ma zamiary tak naprawdę w 100%, ale koniecznie zostawcie łapę w górę pod tym odcineczkiem, dopóki nie wyrzucę 5 cobblestone'ów. Raz, 2, 3, 4, 5, napiszcie, kto zdążył zostawić łapę w tym czasie i wbijajcie na Instagrama i napiszcie komentarz pod zdjęciem, pod ostatnim zdjęciem, które wrzuciłem na Instagrama, ponieważ po prostu fajnie by było, gdybyście napisali komentarze, jakieś pytanie czy coś, będę może odpowiadał za niedługo na Instastory też. Dlatego będę bardzo wdzięczny. A my sobie już zaczynamy odcineczek. Słuchajcie, dostałem dwie podki, tak naprawdę, od Lokara i Damiana, jak mnie odwiedzili. Ja nie byłem w Netherze, więc jeszcze niestety nie mam takich rzeczy, ale mam dwie, więc postanowiłem, że za pomocą tych dwóch poteczek po prostu zrobię z siebie niewidzialnego i zaczniemy śledzić śpiącego. Tylko muszę się najpierw zorientować, gdzie on jest. No i zdejmę zbroję naturalnie, żeby mnie nie widział. Zobaczmy, gdzie on teraz jest w tym momencie. Gdzie on może się ukrywać? W swoim domku jest może? Nie wiem tak naprawdę. Nie, w jego domku go? Nie, u niego w domku go nie ma. Czekajcie, nie wiem, gdzie on jest totalnie. Nie wiem, gdzie jest śpiący tak naprawdę w tym momencie. No ale przekonamy się dzisiaj, co tak naprawdę wyprawia i właśnie co będzie robił na tym odcineczku. Zobaczymy, czy coś podejrzanego, czy normalnie sobie będzie żył. Jeśli coś podejrzanego, no to... O kurczę, w ogóle jak mało owiec tutaj mamy, dużo mniej. Gdzie on może być? Gdzie jest śpiący? Gdzie on jest tak naprawdę w tym momencie? On nawet nie wie, że my jesteśmy na serwerze w tym momencie, więc... W ogóle patrzcie, jaka fajna budowla. Nie wiem, czy ktoś kojarzy SpongeBoba, ale to jest właśnie tłusty krab ze SpongeBoba. O, on tam jest, on tam siedzi. Dobra, jest tam śpiący. Pójdźmy sobie za budynek, słuchajcie. Pyk, rzućmy sobie jedną podkę, zdejmiemy z siebie ubranka i dobra, zaczynamy go śledzić. Na razie siedzi sobie tutaj i wcina sobie chyba jakiś obiadek czy coś, nie widać mnie, nie widać. No i co on tutaj będzie robił? Ciekawego. Ciekawe, czy się ziemniaki rozmnażają. O, kurczaczki, dobra. Se schowam, żeby ten mi nie wyjadł tego. Żeby tylko nie widział tego, dobra, musimy sobie uciec, bo bąbelki z nas wylatują. Żeby nas się tylko nie skap, że go śledzimy. Fajnie, że mamy teraz Optifine'a, bo będzie lepiej widać na pewno, jak go będziemy śledzić. Co muczysz? Co muczysz? Krowy zabija i jest bardzo agresywny w tym momencie. O Jezus Maria. Co on robi? Wchodzi do siebie do domku. Ej, gdzie on jest tak naprawdę? A, nie wchodzimy tam, nie wchodzimy tam. Co on tam robi w tym domku? Co on tam robi? Coś ze skrzynek bierze. Tego naprawdę nie ma tutaj? Dobra, nie ma go. Czegoś szuka w tym momencie. Dobra, on czegoś... Co? Ej, co to za miejsce? Ej, on tutaj ma jakąś bazę pod domem. Co to jest za miejsce? Ej! Co? I to ma skrzynkę ukrytą. O Jezus! Ej, ale... Tylko żeby nas nie uderzył przez przypadek, musimy się chować. Ty, ale masakra! Co on tutaj robi? O! Żebyśmy nie podli śmieszka. On tam ma skrzynkę. Dobra, jak ją otworzy? Dobra, szybko zdążyłem zobaczyć, co tam jest. Ale dobra, tylko jakieś zbroje i tak dalej, jakieś żelazo. Ty, ale masakra! Ma normalnie tutaj... Dobra, szybko uciekamy. O nie, on tam też coś jeszcze ma. Ma tam kolejną skrzynkę, co w niej ma? A, diamencika. Dobra, diamencika tylko ma, więc jeszcze nie jest w sumie aż tak źle. Dobra! Szybko lecę do góry. Szybko lecę, dobra. Nie, on to może widzieć przecież. Nie wiem, czy on widzi to, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Aż tak śmierdzi z tych rotem fleszy, że to jakieś coś się unosi? Co jest? Dobra, myślę, że to z rotem fleszy. O tyle dobrze. Jejku, ale byliśmy blisko. Przypału, mogliśmy mieć taki przypał. Dobra, uciekamy stąd. Gdzie on, co on robi? Nie, skoczyłem mu na farmę. Mam nadzieję, że tego nie widział. Jeju, my tak ryzykujemy w tym odcineczku. To, co my robimy, to jest katastrofa totalna. Ale to pięknie wyszło, kurde, no. Jak neon to zobaczy, to chyba kupę zrobi. Co chłop gada do siebie? Ludzie złoci, gdzie on idzie w tym momencie? Dobra, śledzimy go bez przerwy. Śledzimy go, śpiący biegnie przed siebie. Co on tam ciekawego wyprawia? Również słuchajcie, zapraszam na jego kanał, ponieważ jak będziecie widzieć jego odcinki, to możecie mi pisać w komentarzach, co on robi, żebym wiedział tak naprawdę, co się święci. Wy mnie, widzowie, nie oszukacie nigdy, więc wiem, że będziecie tam dobre info mi dawać. Dobra, schodzi na dół w ogóle, po co on do kaczora Donalda wraca? Tak naprawdę, po co on tutaj wraca do tej pierwszej swojej bazy? Przecież tu... Co? On tu coś ma nadal! Ej, on przed nami ewidentnie chowa rzeczy! Ej, co wy byście zrobili na moim miejscu? Jaki łuk tutaj ma? On tutaj ma tak mega dobry łuk, ja jeszcze takich rzeczy nie mam tutaj w Neolandii. Ale katastrofa to jest. To jest totalna katastrofa, co on wyprawia w tym momencie.
On ma takie rzeczy tutaj potężne i mocne, że to jest masakra, to jest totalna masakra, słuchajcie. Nie wiem, co on zrobić tak naprawdę. Taki łuk. Ja, on go wziął, on go wziął. Gdzie on idzie z tym łukiem? Nie ga... O nie, on zabija te owce. Ej, nie, dobra, to jest przesada. To jest przesada, co on robi w tym momencie. On zabija mi owce, nie? To dlatego znikają. To dlatego znikają, dlatego jest ich coraz mniej. Ej, nie, dobra, mu chyba nie można ufać. Mu chyba nie można ufać, bo to jest jakiś dziwny człowiek zły. Co on wyprawia w ogóle? Owce mi zabija, kurczę. Ja nie wiem, jak on się z tego wytłumaczy. Pokarm macie, proszę. Co on im wyrzuca? Co on im? Router flesza wyrzuca? Przecież on jest, nie, on jest głupkiem totalnym. Dobra, no ale obserwujemy go dalej. Co on w tym momencie tak naprawdę wyprawia? Masakra, totalna masakra. Kurczę, co on tutaj robi? Nie mam pojęcia. Dobra, to jest totalna masakra. Śledzimy go dalej. Co on wyprawia? Właśnie. Co on robi? Gdzie on leci? Co za chłop? Dobra, zjedzmy sobie mięso. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Dobra, lecimy za nim. O nie, zamykamy bramę. Dobra. No jak zombiaki wejdą, to trudno. Co? Zostawił otwarte i powiedział, że jak zombiaki wejdą, to trudno. No one pójdą. Co? Ej, on chce, żeby do mnie poszły? Nie, dobra, to jest wariat. To jest totalny wariat, on robi tak podejrzane rzeczy, jak dobrze, że zdecydowałem się go śledzić. Będziemy nie widzieli jeszcze przez 2 minuty, więc musimy tego pilnować, żeby w odpowiednim momencie użyć do drugiej potki. Zabija potwory. O tyle dobrze, niech zabija potwory, bardzo dobrze. W ogóle, kurczaczki, nie wiem, to jest mega podejrzane wszystko, to jest... Nie wiem, co o tym myśleć, naprawdę. Trochę się boję, kogo przyjmuję do wioski w tym momencie. Z kim ja żyję pod jednym dachem, słuchajcie, to jest tragedia przecież. No ale dobra, zabił potwory, więc to jest spoko akurat. To, że zabija potworki, to jest jak najbardziej na plus i niech tak robi. Ale dlaczego przede mną ukrywa tyle rzeczy? Dlaczego ma tyle tajemnych baz? Dlaczego w ogóle tutaj tak naprawdę gada takie rzeczy też dziwne i zabija moje owce? Przede wszystkim zabija moje owce. Nie mam pojęcia, dlaczego robi te wszystkie rzeczy i na pewno będę potrzebował waszej pomocy w tym momencie. Kurde. Co on robi? Bije się z tyloma potworami naraz. O, ale ma przechlapane chłop. Zobaczymy, czy naprawi tą dziurę. Nie naprawił, zaśmiał się tylko. Nie gadaj, że nie naprawi dziury z dirta. Co on robi? Kurde. Co on robi? On nam tutaj teren niszczy dookoła, będzie brzydko wyglądało. Co? Co tam jest? Ej! Nie gadaj! O co chodzi? Kolejna baza tajna! Diamenty w niej ma! Ale tragedia! Albo dobra, schowamy se parę tutaj. Nie, to jest tragedia. Zaraz nam przestanie działać podka. Dobra, użyję już teraz na wszelki wypadek kolejnej. Tylko może trochę dalej, żeby nie słyszał. Dobra, tutaj. O, i teraz będzie dłużej to trwało na pewno. Ale nie, to jest masakra. To jest, co on się tutaj wyprawia w tym momencie. To jest totalna tragedia. Nie wiem, co on robi. Nie wiem, co on robi, naprawdę, nie wiem. To jest dziwny chłop. Sobie zamurowuje tutaj bazę. Ja nie mogę, jaki chłop, w ogóle w jakim miejscu? To nie ma bata, żebym znalazł taką bazę akurat. W dobrym miejscu sobie ukrył bazę, no ale dlaczego w ogóle robi bazy tajemne? Dlaczego aż tyle? A, zostawił sobie tu jedną wełnę, żeby było widać. Dobra, będziemy mieli to na oku na pewno, będziemy mieli tą bazę na oku. A, jak koblem zamurowuje, to już to będzie widać totalnie, ale chyba nie ma budulca w tym momencie po prostu. Dobra, no ale zobaczmy, co on dalej będzie wyprawiał. To jest totalna tragedia. Na koniec mu zrobimy surprise'a, słuchajcie, na koniec odcineczka i wypijemy mleko przy nim. I zobaczymy, co zrobić wtedy, trzeba się jakoś wytłumaczyć czy coś. Albo dobra, już tłumaczenie się jego i to, co będziemy z nim rozmawiać o tym, to zostawimy na kolejny odcineczek. Dlatego zostańcie na kanale na pewno, oglądajcie kolejne odcineczki, bo to jest mega ważne, słuchajcie. Ale zobaczymy, co on tutaj zrobi dalej. Zobaczymy, co się stanie tak naprawdę w tym momencie. Teraz jest decydujący moment. To, co on tutaj teraz... Nie gadaj, niszczy mi tęczę! Chłop mi tęczę niszczy! Po co? Po co on to zrobił? Co za chłop? Nie, no co za chłop taś? Nie wiem, po co on to robi, to jest totalna tragedia. To przy mnie udaje takiego kumpla i robi takie fajne rzeczy, a tutaj nagle, kurczę, śledzę go i się takie rzeczy, od takich rzeczy się dowiaduje i takie rzeczy wychodzą. To jest tragedia. Coś tu jest, czy mi się wydaje? O, prawie! O, się wystraszyłem! A nie, to chyba tylko zombiak, dobra. Ja nie mogę, to jest tragedia. Prawie już wiedział, że my tu jesteśmy. Ja nie mogę. Ale się wystraszyłem, naprawdę. Nie możemy teraz... O, za trzy. O nie, zepsułem to, kurde, trzeba szybko naprawić. Nie no, nie musisz tego naprawiać, chłopie, po co on to robi? Jak coś to mu powiem, że w ogóle na serwerze dzisiaj nie byłem.
Jeszcze mnie chce okłamać, chłop. Ej, nie, dlaczego on zabija te owce? Ej! Dobra, co on ma w skrzynce ciekawego? Gdzie on jest w tym momencie? Patrzcie się do mojej skrzyny. 7 diaksów ma chłop. Chyba się nie obrazi, jak wezmę innego. Wziął mi diamenta! Ale, kurczę, cwaniaczek. Widziałem, że ma w tych bazach swoich. A jeszcze mi zabrał. To jest tragedia, ten chłop. Ja nie wiem, o co z nim chodzi totalnie. On teraz specjalnie tak świruje, czy on, nie wiem. Czy on nas troluje, bo wie, że go śledzimy na przykład, czy to jest na serio? Nie mam pojęcia, co o tym myśleć kompletnie w ogóle, to jest jak tyle kopalne. Jak do piecyka, to się chyba nie szczaje, że to mogę diament jest. Co chłop chce zrobić w ogóle? Co to za dymek tu był? Halo? Ej no, nie, on to widzi. Czyli on nie ma wyłączonych party klesów. Dobra, nieważne. No, co on zrobił? Co ten chłop zrobił w tym momencie? O co chodzi w ogóle? Dobra, śledzimy go dalej. Wszedł do domku. Jak coś, to ci zostawiam to mięso tam, nie? Co chłop świruje, nie? On jest nienormalny. On gada z villagerami. Nic nie mów Neonowi, słuchaj. O naszym układzie. Co chłop zrobił? Gada z villagerami, nie wiem, to jest naprawdę dziwny chłop. Ja nie wiem, co się dzieje w tym momencie, naprawdę totalnie nie mam pojęcia. Co on tam robi? O, la, nie było mnie tu, nie było mnie tu. To by też tam zostawiłem jedzenie, nie? Jak coś. Okej? Ja nie mogę. Zostawię jedzenie villagerką, ale po co? W ogóle, co te dwa villagery tu robią? Mam taką mekę z tego. Uwięzione dwa villagery w bloku. Jak to wygląda w ogóle, jak się zespoliły. I dobra, mam pomysł, strolujemy go. Zrobimy mu trolla w tym momencie jeszcze. I jak tu będzie przechodził, to uderzymy wieśniaka na jego oczach. Żeby się wystraszył, bo ostatnio te wieśniaki jakoś znikają dziwnie. Więc teraz jak na jego oczach uderzymy wieśniaka, to się pewnie wystraszy chłop. Dobra, jest tu blisko. Co to było? Halo? Jeszcze raz, walniemy wieśniaka. Dostałem! Co to jest? Halo? Ale nas trafił! Jak nas zesnajpią, musimy uciekać szybko! Szybko musimy uciekać, słuchajcie, ale tragedia! Co palić, kurde. Ej, nie, ale się oboje teraz musieliśmy wystraszyć na pewno. Ja nie wiem, czy te wiedźmy, one tak znikają po prostu, one są niewidzialne. Bo myślisz, że to wiedźma. Ja bo nie wiem... mogę. Kurde, nie pamiętam, wiem, że był ten gościu od Lamont, tak ma te potki na niewidzialność. Ale tu Lamy żadnej nie widzę. Ja nie mogę, ale to straszne. Ja nie mogę, jak się teraz wystraszyłem, to były takie emocje, że to jest masakra przecież. To jest totalna masakra. Co on zrobił w tym momencie? Co on robi w tym momencie? Ja nie rozumiem tego gościa totalnie już ostatnio, naprawdę. Dobra. Poranne ćwiczenia zrobione. Zrobił poranne ćwiczenia, chłop. Ja nie mogę, to jest porażka, co on tu wyprawia. Ja nie mogę, dobra, idzie gdzieś. Będzie chciał nas trafić chyba? Dobra, chowamy jakieś się. Kroki słyszałem. Dobra, tutaj może nas nie zauważy. Ja nie mogę. Kurde, nie mogę trafić w dzwonek, halo. Trafił w dzwona. Wali w dzwona. Halo, villagery, orędzie ogłaszamy. Ja nie mogę, co za chłop. Dobra. Nie, są jakieś nieposłuszne. Ja mam pomysł. Zjadłem przy nim mięsko, on się... co? On się nie skapł. Villagery tak głośno jedzą mięso? Co jest? Wejdziemy teraz na serwerek i zobaczymy, co on nam powie. Jak się go spytamy, co robił. Dobra. Jesteśmy, wypiliśmy mleczko, już nas widać. I pójdziemy do niego. Gdzie on jest w tym momencie? Dobra, idziemy do niego. Siema śpiący, co robisz ciekawego? O, cześć, akurat grałem sobie na dzwonku. Czemu tu jest tyle strzałów powbijanych? Właśnie kurde nie wiem, wiesz to te villagery coś świrują tak mocno co? Ostatnio. Przecież villagery nie strzelają z łuku. No jak nie, jak on jeden mnie szantażował ostatnio. A co dzisiaj robiłeś ciekawego w wiosce? A dopiero przyszedłem w sumie, wiesz, ja sobie... Opa, pokażę ci, chodź, pokażę ci tu no, z tego kraba. Tu z tego kraba, dobra, mogę a, możesz zrobiłem. Mi pokazać. Ze SpongeBoba. A powiedz mi, takie... słyszałeś też może o jakichś tajemnych bazach w okolicy, czy nie? W jakich tajemnych bazach? No nie wiem, czy są to jakieś tajne bazy, na przykład tych porobione od kogoś? Nie, nic takiego nie słyszałem. Dobra, no jak to o tym. Kto by miał zrobić tajną bazę, jak jestem tylko ja i ty i villagery? No w sumie chyba tak. Villagery, nie? Przecież, no tak, racja. Dobra, patrz, tu jest tłusty krab i patrz, tu są takie siedzonka fajne, nie? O kurczę, ale fajne, no. Jaki? Ej, super!
Super raźnie. Będzie można tutaj jeść burgery. Będziemy jeść wspólnie burgery w tym miejscu. Trzeba z Kalmara zatrudnić kogoś. Dokładnie tak. No ale dobra, to ja sobie może pójdę do siebie do domku i następnym razem się spotkamy, nagramy jakiś odcineczek czy coś. Co ty na to? No dobra, okej. Okay. Ja dzisiaj dobra. Czasu nie mam, ja tutaj wiesz. Dobra, dobra. No to narka, się mam, się dobrze. No, cześć. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, sprawa jest naprawdę podejrzana. Będziemy musieli tą zagadkę odkryć w kolejnym odcineczku, dlatego wróćcie jutro na kanał o 14.10. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję na kanale. Miejcie się dobrze. Pa, pa!